Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego mojego warsztatu online. Kit 8 2023 pastelowe lowe. Serdecznie zapraszam Was na prezentację tego warsztatu. Kit, który dzisiaj dla Was przygotowałam, to album typu Trifold Photofolio z kolorową bazą. Idealny dla każdej dziewczyny, kobiety i nastolatki. Album mieści zdjęcia 10x15 cm i mniejsze, a kolekcja, którą wykorzystałam w jego zrobieniu, to kolekcja Have. Fun od P13. Ja wiem, że powoli zbliżamy się już do jesieni, gdzieś tam już nawet święta pukają, powolutku pojawiają się te papiery skrapowe raczej w takich ciemniejszych odcieniach. Sama, gdy wybierałam kolekcję pod warsztat, patrzyłam na kilka nowości, ale jakoś moje serce szybciej zabiło, gdy pierwszy raz w tym roku odwiedziłam Paper Concept i zobaczyłam, że kolekcja Hefan leży tam na półce i zerka na mnie. I stwierdziłam, że to musi być przeznaczenie, bo właśnie mocniej zabiło mi serce, gdy tą kolekcję zobaczyłam, i gwarantuję Wam, że jeżeli kochacie delikatne pastelowe barwy, trochę klimat lat 80., a takie pozytywne nastawienie. To powinniście być zachwyceni tym projektem. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak album wyszedł, więc mam nadzieję, że i Wam się spodoba, dlatego że tym razem nie tylko mam dla Was po raz pierwszy w tym roku warsztaty z kolekcji od marki P13, ale również pierwszy raz w tym roku warsztaty na bazie kolorowej. I tak, jak Wam się dobrze już wydaje, tutaj odrobinkę te kolory widać. W ogóle, zobaczcie, nawet moje paznokcie chyba zapowiedziały ten album, bo są po prostu idealnie tutaj dopasowane. Przepiękny kolor papieru bazowego, piękny bladoróżowy odcień. Nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was na prezentację albumu oraz na dowiedzenie się, jak zapisać się na te warsztaty online. Prezentacja albumu zaczniemy może od bazy. Bazy tworzymy zawsze całkowicie od podstaw, czyli otrzymujecie wszystkie potrzebne elementy do jej wykonania. Tutaj mamy tekturę introligatorską, płótno introligatorskie, papiery bazowe. Wszystko tworzymy sobie od podstaw wspólnie. Album, tak jak wspominałam, to Trifold Photofolio. Otwierany po prostu na trzy części. Jest to album panelowy, nie posiadający klasycznych stron i tak jak widzicie, nie posiadający klasycznej. Bazy, czyli koloru bazy, zdecydowałam się tutaj na użycie przepięknego papieru. Woodstock Cypria w kolorze bladoróżowym o gramaturze aż 260 gram. O którym też opowiem Wam troszkę więcej później. Tak prezentuje się album. Od razu tutaj zaznaczam, mamy shaker boxa na okładce. Mamy również tutaj miejsce na zdjęcia. Duże, 10x15 cm, bez problemu te duże zdjęcia się nam tutaj mieszczą. Podstawą naszego albumu jest okładka o wielkości, wysokości aż 22 cm na 16 cm. Napis Żyj chwilą od kreatywnej pracowni, oczywiście elementy do wycięcia, kwiatuszek, no i ten shaker box. Piękna kolekcja od P13, kolekcja Heffan. No, jest po prostu niesamowita, mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że Wy również będziecie nią tak samo zachwyceni jak ja. Ok, otwieramy. Wiązanie to wstążka szyfonowa w kolorze takiego Baby Blue. Przepiękny kolor i naprawdę jest bardzo fajna też w dotyku. Troszkę coś innego niż te wstążeczki w stylu vintage czy. Stążeczki Old fashion Ribbon. Cały ten, ten album, cała ta kolekcja kojarzy mi się też teraz trochę z Barbie, która jest teraz bardzo na topie, oraz z takimi dokładnie różowymi latami 80. Otwieramy sobie ten trifoldik w ten sposób, czyli on się nam jeszcze otworzy tutaj o tak. I zobaczcie, jak on się prezentuje. Mamy trzy panele, raz, dwa, trzy, i jeszcze część okładkową tutaj, ale do niej może wrócimy sobie na końcu. Zacznijmy od panelu lewego. Mamy też wykorzystane tutaj napisy, napisy są od zoju Design. Zacznijmy od panelu lewego. Mamy tutaj napis "Nie zmieniaj się". Otwieramy sobie tutaj w ten sposób sznureczek woskowany. I tym razem mamy ćwieki w kolorze srebrnym. Dodatkowo, oczywiście, kółeczka z tego pięknego papieru. Otwieramy sobie w ten sposób. I mamy tutaj podpis, który jest kartą. Kartą z kolekcji od Fussycat, od przepraszam P13 Hefan. I mamy tutaj otwarcie przy pomocy tego aparaciku. Otwieramy i mamy kieszeń. W kieszeni znajduje się mata z miejscem na zdjęcie 9x13, a tu mamy miejsce na zdjęcie 10x15 i dokładnie takiej wielkości zdjęcia bez problemu się nam tutaj mieszczą. I mam nadzieję, że już teraz widzicie, jak album ze zdjęciami zaczyna fenomenalnie wyglądać. W tym warsztacie mam dla Was właśnie dodatkowy kurs na temat zdjęć w albumach, na temat wklejania, wywoływania takich zdjęć i na temat obróbki ich tak, aby pasowały idealnie do kolorystyki naszego albumu. Będziemy pracować tutaj sobie z darmowymi programami, które każdy może wykorzystać do obróbki swoich zdjęć, i jest to częścią tego warsztatu. Więcej opowiem o tym pod koniec filmu. Odkładam z powrotem, zamykamy i tutaj. W ten sposób nam się całość zamyka, w środku znajdują się maty na zdjęcia i to są zdjęcia oczywiście wielkości 10 na 15 cm, wycięty także tworzy się nam jeszcze rameczka lub rameczka w kolorze różowym. Musicie mi uwierzyć, ten papier to jest po prostu absolutny sztos, jest fenomenalny, gramatura 260 gram, przepiękny kolor, papier nazywa się Woodstock Cypria, gramatura 260, no jest po prostu... Fenomenalny, w ten sposób się prezentuje. Myślę, że naprawdę przepięknie wyciągnął kolor tej kolekcji. To jest oczywiście tutaj wkładane do środka, ale to też jeszcze nie jest koniec. I mamy tutaj moją ulubioną stronę, jedną z moich ulubionych stron, czyli po prostu harmonikę pop-up na zdjęcia, i ona będzie dwustronna. Czyli z drugiej strony również tutaj możemy sobie zdjęcia wkleić, co oznacza, że mamy na samej tej harmonijce miejsce na 8 zdjęć. Zobaczcie, jak ona się tutaj prezentuje. No i oczywiście zdjęcia na takiej harmonijce oglądamy z przyjemnością. Hop, zamykamy. Myślę, że zaskoczy was, was tutaj to, że nie użyłam jakoś bardzo dużej ilości magnesów neodymowych. Starałam się wykorzystywać inne możliwości, aby zrobić też inne rodzaje zamknięć. Był to panel lewy, teraz może przejdziemy sobie do panelu prawego. Rób to, co kochasz. Otwieramy sobie tutaj w ten sposób. Mamy kopertę z przepięknym papierem. No i oczywiście mamy tutaj kolejne miejsce na zdjęcie 10 na 15 cm. W ten sposób pasuje wprost idealnie. Otwieramy sobie tutaj i mamy miejsce na kolejne zdjęcie 9 na 13, ale to 10 na 15. Ono też tutaj się bez problemu mieści. Chcę wam pokazać, że album ma naprawdę ogrom możliwości. Możecie dawać tutaj zdjęcia właśnie 10 na 15. I to z, z, zwróćcie uwagę, że spokojnie dwa pod sobą się mieszczą. Całość się nam tutaj jeszcze dodatkowo otwiera. Kolejne miejsca na zdjęcia, które są również zamknięciem i miejscem na kolejne zdjęcia. Przepiękna kolekcja 9x13, 10x15. Co kto woli? Ja tutaj nikogo nie zmuszam do tego, żeby używać tylko 10 na 15. Będę też na kursie na temat wklejania zdjęć opowiadać trochę o tym, jak w sposób bardzo prosty sprawić, żeby album miał w sobie różnej wielkości zdjęcia, dzięki czemu taki album też jest bardzo ciekawy. Kolejne zdjęcia, pamiątki, zapiski, notatki, bilety możemy schować bezpiecznie do koperty, która jest też zamknięciem całej tej Konstrukcji, w ten sposób, i możemy przejść już sobie na panel środkowy, czyli ten, który jest tutaj panelem zdecydowanie najbardziej rozbudowanym. Panel środkowy z podpisem Odwaga, i mamy tutaj przepięknie wyeksponowane te wrotki. Ja kiedyś próbowałam jazdy na wrotkach i nie za tym jakoś porzuciłam, ale na rolkach kiedyś jeździłam i bardzo lubiłam. Otwieramy sobie tutaj to w ten sposób i zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy miejsce na zdjęcie, ale, czy Wy to widzicie? Mamy tutaj wykorzystaną folię. Tutaj jest oczywiście miejsce na wklejenie zdjęcia. Tutaj jest zamknięcie i zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje. Całość oczywiście ta foliowa jest idealnie tutaj dopasowana, żeby właśnie przechowywać zdjęcie, ale również, żeby zabezpieczyć nam cały ten. Panel, bo oczywiście tu po otwarciu będzie się jeszcze działo. Oczywiście na tej części folii też mamy miejsce na zdjęcie. Możemy sobie tutaj spokojnie je kleić, możemy sobie dodatkowo podkleić je papierem bazowym, dzięki czemu stworzymy sobie jeszcze dodatkową ramkę albo możemy zostawić po prostu papier skrapowy, aby wyeksponować to, jaki jest piękny. Lecimy dalej. Kochaj i bądź. Rameczka więc możemy sobie od razu za nią wsunąć zdjęcie. Tak jak widzicie, zdjęcie jest wielkości 10 na 15 i zobaczcie, jak fajnie od razu ten album zaczyna z tym zdjęciem wyglądać. Otwieramy sobie tutaj w ten sposób i mamy taki malutki element pop-up, czyli dwie maty na zdjęcia. To są połówki 10 na 15 ale jeżeli ktoś stwierdzi, że on nie chce zdjęć mniejszych niż 10 na 15 słuchajcie, można tutaj w pionie po prostu jedno zdjęcie pop-up Kleić nie muszą być to dwie mniejsze maty. Zamykamy sobie tutaj w ten sposób. Przechodzimy dalej. Rozwiń skrzydła i najlepszy scenariusz. Otwieramy sobie do góry i na dół mamy kolejną kieszeń, a w niej kolejne maty na zdjęcia 10x15. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko. Całość nam się tutaj otwiera i pokazują nam się kolejne miejsca na zdjęcia w formie mat. Pop-up. I możemy sobie tutaj zdjęcia. Kleić, jedno i drugie, i tutaj mniejsze zdjęcia również znajdą swoje miejsce. Całość sobie zamykamy w ten sposób. Rozwiń skrzydła, kolejne zdjęcie możemy sobie tutaj do rameczki wrzucić. I tak wygląda po wrzuceniu. Ramka to jest tak naprawdę książeczka. Na kolejne zdjęcia, 10 na 15. Książeczka, która zamyka nam tutaj całą stronę, jest książeczką obrotową. Możemy sobie też dać zdjęcie w ten sposób, też to ciekawie wygląda, więc nie narzucam wam tego, czy zdjęcia mają być w pionie, czy w poziomie, i też o tym zawsze na warsztatach opowiadam, jak daną stronę możemy sobie też dowolnie modyfikować. Ok, zdejmujemy i mamy tutaj książeczki na kolejne zdjęcia, oczywiście. Bez problemu się nam tutaj te zdjęcia 10x15 cm mieszczą. Całość nam się zamyka i tak się prezentuje. Lecimy z kolejną stroną, otwieramy i mamy tutaj miejsce na kolejne zdjęcia 10x15 cm. I żeby tego miejsca było naprawdę dużo, to też się nam otwiera i mamy tutaj kieszeń. No i tutaj też kolejna kieszeń na zdjęcia jest. Całość to. Nam wszystko pięknie zamyka, dzięki czemu nic nam tutaj nie będzie gonić. Good Vibes Only to jest karta z kolekcji, którą tutaj zdecydowałam się wykorzystać. Służy nam jako ozdoba, jako zamknięcie i jako trzymadełko. Także otwieramy i tutaj mamy No Bad Days, też z kolekcji wycięte. I jest to oczywiście wodospad dynamiczny na zdjęcia 10 na 10 cm. I właśnie o takich mniejszych zdjęciach również będę opowiadać Wam na tym kursie. Opowiem Wam, gdzie można takie zdjęcie wywołać, jak to zrobić, i mam nadzieję, pokażę Wam, że taki album z różnymi wielkościami zdjęć może prezentować się naprawdę mega ciekawie. Zobaczcie, jak bardzo rozbudowany jest to projekt, jak wiele rzeczy się w nim dzieje i jak wiele możecie się z niego nauczyć. Ostatnia rzecz to po prostu tutaj dolna kieszeń. Czyli jeszcze więcej miejsca na zdjęcia z podpisem, pozostań sobą. I tak prezentuje się Kit 8 2023 Pastelowe Lowe. Jeżeli poczuliście do niego chociaż odrobinę mięty, to serdecznie zapraszam Was na dalszą część filmu, gdzie opowiadam na temat warsztatów, tego, jak się na nie zapisać i na czym one polegają. Mam nadzieję, że po prezentacji tego albumu kolekcja Hefan, którą tutaj wykorzystałam, i ten przepiękny papier bazowy skradł wasze skrapowe serca i zechcecie wykonać ten warsztat razem ze mną. Album, tak jak wspominałam, powstał z przepięknej i mega pozytywnej, pastelowej kolekcji Have Fun od P13, a baza albumu wykonana oczywiście od podstaw to połączenie mojego ukochanego, płótnalnianego. Przepięknym papierem bazowym w kolorze bladego różu. Papier to Woodstock Cypria o gramaturze aż 260 gram. To naprawdę najwyższej jakości papier. Gładki, satynowany, dwustronny, z obu stron ma ten sam kolor. Wykonywany jest w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz w 20% z czystej celulozy, a koszt samego papieru bazowego którego znajdziecie w waszych kitach warsztatowych, aż 40 sztuk to 32 zł. Tak, ten papier bazowy jest naprawdę bardzo drogi, ale wydaje mi się, że raz za czas można zaszaleć, bo. Tutaj ten kolor papieru bazowego przepięknie wyciągnął tą pozytywną, kolorową kolekcję od P13. Dodatkowo, oczywiście, przy zakupie warsztatów czekają na Was dodatkowe gratisy i bonusy. Przy zakupie warsztatów z kitem otrzymujecie 15% rabatu do sklepu Kreatywna Pracownia. Otrzymujecie oczywiście w Waszych paczuszkach również gratisy ode mnie. Ostatnio były to naklejki, ołówki. Zawsze też dorzucam coś słodkiego. Jeżeli chodzi o zapisy, to zapisy są jak zwykle na Ania tworzy kontakt, a jeśli Ty chcesz nauczyć się, jak wykonać album typu Trifold Photofolio, jak pracować z dużymi grafikami, jak dobierać papiery, jak wykonywać zamknięcia klapek różnymi sposobami, jak wykonywać proste elementy pop-up i interaktywne, jak tworzyć shakerboxa oraz... Jak dobierać zdjęcia do albumu, gdzie je wywoływać, jak wklejać je do albumu, jak w prosty sposób umieścić je w albumie, kiedy mamy zdjęcia różnej wielkości oraz jak w darmowych, ogólnodostępnych programach obrabiać zdjęcia, to te warsztaty są dla Ciebie. Jeśli chodzi o Cena to warsztaty z kitem i kursem na temat wklejania zdjęć to cena tylko 199 zł plus koszt wysyłki. 18 zł paczkomat i 20 zł kurier. Warsztaty możecie zakupić również w wersji z kitem bez papierów skrapowych, czyli bez kolekcji Have Fun. Ale z kursem na temat wklejania zdjęć w cenie 169 zł plus koszt wysyłki 18 zł paczkomat, 20 zł kurier. Możecie również zakupić sam dostęp do warsztatu z kursem na temat wklejania zdjęć w cenie 90 zł. I o co chodzi z tym kursem na temat wklejania zdjęć. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z wyklejaniem tych pięknych, skrapowych albumów zdjęciami, dlatego ja zawsze staram się odczarowywać ten strach. W tym kursie dowiecie się, jak wkleić zdjęcia do albumu. Gdzie ja wywołuję zdjęcia, czym je wklejam, w jaki sposób obrabiam je w darmowych programach, aby idealnie pasowały też odcieniem i kolorystyką do danego albumu. Zdradzę Wam kilka takich mega prostych sztuczek, dzięki którym nawet mniejsze formaty zdjęć nie będą już dla Was żadną tajemnicą. Jak również dodatkowo otrzymacie taką instrukcję rozpisaną krok po kroku. Jak użytkować albumy skrapowe, którą możecie zachować dla siebie, ale którą również możecie podzielić się z waszymi klientami, którzy zamawiają u Was albumy skrapowe i po prostu za darmo dorzucać im taki gratisik do paczki, który na pewno ułatwi im to, jak wklejać zdjęcia do tych wyjątkowych albumów. Album, który posiada w sobie zdjęcia, to coś naprawdę wyjątkowego. Jestem przekonana, że po tym warsztacie już nigdy nie będziecie się bać wklejać zdjęć do Waszych albumów. A gdy Wasz klient zapyta Was właśnie na temat użyteczności naszych przepięknych prac, będziecie w stanie bez problemu mu to wszystko wytłumaczyć oraz zapewnić dodatkową ściągawkę, którą możecie dorzucać do Waszych paczek. Tak jak wspominałam, warsztaty są absolutnie dla wszystkich. Każdy sobie na nich poradzi, a kit i potrzebne materiały zawsze są omawiane w pierwszym filmie warsztatowym wraz z pomocnymi linkami w opisie. Pokazuję Wam również, na jakich narzędziach pracuję, nie tylko podczas warsztatu, ale ogólnie tworząc wszystkie moje skrapowe prace, a lata doświadczenia już posiadam i uwierzcie mi, wiele testów zrobiłam na przeróżnych sprzętach. Kupując warsztat, macie oczywiście dożywotni dostęp do niego, co oznacza, że na jego podstawie możecie takich prac wykonywać ile tylko chcecie, nawet tysiące, a prace wykonane na podstawie warsztatów możecie sprzedawać lub obdarowywać nimi bliskie osoby. Dostęp do warsztatów jest dożywotni. Tworzycie ile chcecie, kiedy chcecie, a dostęp zostaje z Wami na zawsze. Otrzymujecie go w formie linka na maila, który podaliście przy zapisach. Nie potrzebujecie mieć żadnego konta na Facebooku, Instagramie, YouTubie, nigdzie. Wystarczy, że macie po prostu maila. Zapisy są na Ania aniatworzekontaktmałpa.gmail.com i trwają do 11 sierpnia. Czyli zapisy i wpłaty mamy do 11 sierpnia. Wysyłka paczek do Was odbędzie się... 29, 30 i 31 sierpnia, w zależności od tego, jak dużo kitów będę miała do spakowania. Ja firmę prowadzę sama, więc tutaj po prostu nigdy nie jestem w stanie stwierdzić, ile osób się zapisze na dany warsztat, więc wysyłka może rozciągnąć się na takie trzy dni. A wysyłkę dostępu wszyscy dostają w jednym i tym samym momencie i będzie to 2 września 2023 roku, oczywiście o godzinie 21. Czyli mamy warsztaty z kitem i kursem na temat wklejania zdjęć w cenie 199 zł plus koszt wysyłki. W wersji z kitem, ale bez papierów w cenie 169 zł plus koszt wysyłki oraz sam dostęp do warsztatu z kurcem na temat wklejania zdjęć w cenie 90 zł. Wraz z kitem możecie zakupić u mnie też patyczek pomocniczek, który świetnie sprawdza się przy odstępach grzbietowo-okładkowych w cenie 20 zł. Możecie również zakupić pędzelek silikonowy do rozprowadzania kleju. Ja sama używam tych pędzelków i bardzo je lubię w cenie 10 zł. W sprzedaży są również magnesy neodymowe o grubości 1 mm, szerokość 10 mm, komplet 50 sztuk w cenie 40 zł. Jak również stempelki, które widzieliście w tym kicie warsztatowym. stemple marki Craft and You Design w cenie 15 zł. To wszystko możecie zakupić sobie jako dodatkowe produkty z tym kitem warsztatowym. Mam nadzieję, że powiedziałam Wam wszystko i że Wy też poczuliście lowe do tego warsztatu, pastelowe, lowe album Trifold Photofolio z kolorową bazą. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam ogromną nadzieję, że spodobał się Wam projekt, że z przyjemnością zapiszecie się na te warsztaty i razem ze mną wykonacie ten wyjątkowy album. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za uwagę, niecierpliwie czekam na Wasze wiadomości z zapisem na warsztaty, a nie tworzy kontakt małpa.gmail.com do 11 sierpnia zapisy i wpłaty na te wyjątkowe warsztaty. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.